Parlament Europejski zakazuje swoim pracownikom korzystania z popularnej chińskiej aplikacji TikTok. Parlamentarzyści mają ją usunąć jeszcze w marcu, zarówno z urządzeń służbowych, jak i prywatnych, które służą im do pracy. Powodem wprowadzenia zakazu są obawy związane z ochroną danych osobowych oraz informacje o tym, że aplikacja może służyć do szpiegowania użytkowników. Kilka dni temu podobne decyzje podjęły Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. Podobne zakazy zostały wprowadzone także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Tajwanie, a w 2020 roku Indie poszły na całość i zakazały TikToka na terenie całego kraju. Po więcej newsów wpadajcie na Spider's Web.